Uchwalenie tych planów w terminie do końca września wynika po pierwsze z ustawy, a po drugie z naszych zobowiązań wobec Komisji Europejskiej i Trybunału Europejskiego Sprawiedliwości. Nieuchwalenie tych programów spowodowałoby skutki w postaci kar, naliczenia kar dobowych dla Polski właśnie za niedotrzymanie dyrektywy CAFE. Uchwalenie programów pozwoli stworzyć ramy, wyznaczyć ramy, co trzeba zrobić, w jakim czasie, za jakie środki, kto za to odpowiada, kto monitoruje, czyli ten program nam to właśnie określa.